Cześć dziewczyny, witam panów również, jeżeli są ze mną. Słuchajcie, bardzo chciałabym wiedzieć, czy w ogóle mnie słyszycie. O, cześć, Iza Szmidt już jest, hej. I jest Magiat, cześć. I Joasia jest z nami, i Agata, i Lonek. O, super, że jesteś już. Przez moment myślałam, że nikogo tam nie ma z tamtej strony. Słuchajcie, jeżeli mnie dobrze słyszycie, jeżeli mnie dobrze widzicie, to puśćcie serduszko. To jest dla mnie bardzo ważne. Słuchajcie, zmieniliśmy godzinę, zmieniliśmy dzień na waszą prośbę. Jest Justynka Roczniak, jest Joasia Złotnik, ale fajnie, Gabrysia Kucharska. Witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, cieszę się, że jesteście ze mną. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że słychać. Fajnie, cieszę się. Słuchajcie, zmieniliśmy godzinę dlatego, że prosiłyście i prosiliście o to. Tam czasami jakiś pan od czasu do czasu się pojawia. Natomiast ta godzina jest ponoć dla was lepsza. Ten dzień jest dla was lepszy. Kasia Januszek, cześć. Witam cię serdecznie. Więc ja staram się być dla was zawsze. Więc jeżeli macie jakieś prośby o zmiany, tematy, to pamiętajcie, odpowiadam na wszystkie wiadomości. Słucham was, czytam, co tutaj jest. A o Oskar, cześć Oskar. Oskar zaraz będzie pisał, że mnie kocha. Tak, Oskar, pisz, że mnie kochasz, to mi zawsze poprawia humor. Słuchajcie, wybrałam dzisiaj trudny temat, bo zastanawiałam się przez ostatnie 10 live'ów, czy rzeczywiście takie trudne tematy na Instagramie poruszać. Ale okazuje się, że prosiłyście, żeby te live'y moje nie były też zawsze takie wesołe, że ja się wygłupiam i tak dalej, ale przekazuję wam jak najwięcej treści i wiedzy, ale również, żeby poruszać tematy, które są trudne. Trudne też dla was, ale które ja poruszam też na moich warsztatach i na szkoleniach. I między innymi o Solomija jest Ania Sowa, Łukasz Jemio też patrzy na nas. Okazuje się, że temat depresji, temat smutku i samotności jest wam bardzo bliski. Spotyka albo was, a jeśli nie was, to waszych partnerów, a jeśli nie waszych partnerów, to kogoś z rodziny. Cudownie cię widzieć, Aniu również, Monikę też cudownie widzieć. Słuchajcie, starałam się zebrać jak najwięcej informacji dla was dotyczącej depresji i oczywiście teraz jest tak, że będę musiała mówić pewnymi ogólnikami, ale pamiętajcie, że zawsze jak trzeba będzie coś dopowiedzieć, to ja zawsze jestem dla was i jestem otwarta. Słuchaj, zacznę od tego, że tak, mam trochę chrypę, bo jeszcze gdzieś tam trochę choruję. O Boziu, Paulutku, trzymam kciuki za jutrzejszy egzamin, bo ocieram się o stany depresyjne. Maja, zaraz ci pomogę, zaczekajcie. Ręce Kaszpirowskiego zaraz tu pomogą. Mam chrypkę, ale tyle przepisów do mnie przyszło. I imbir, i seks, i otulanie, ciepłe skarpety. Słuchajcie, jak ja bym miała zjeść to wszystko, co mi kazałyście, to ja nie wiem, chyba bym musiała świecić. Natomiast rzeczywiście pomogło. I bardzo dobrze. Słuchajcie, o, cieszę się, że Iza też uważa, że ten temat będzie poruszany. Posłuchajcie, zacznę od takiej rzeczy, że zmarł Karl Lagerfeld. I cały świat o tym mówi, przeżył 85 lat. Mówię to tylko dlatego, że ja po prostu uwielbiam rzeczy Chanel, które on stworzył. I zawsze pamiętam, jak byłam o wiele młodsza, to sobie myślałam, bo jak zacznę zarabiać jakieś pieniądze swoimi rączkami, to kupię sobie coś Chanel. I dzisiaj chciałam wam pokazać, że Chanel nie tylko robi takie broszki, które znacie z takich C połączonych, ale zobaczcie, była taka piękna też kolekcja z papugami. Oczywiście stać mi było tylko na jedną. Odmówiłam sobie jedzenia przez rok, żeby ją kupić. W związku z tym, wiecie, jak widzicie, że chudnę, to znaczy, że na coś zbieram z mojej śwince skarbonce. Natomiast zacznę od tego, że smutek jest związany ze śmiercią często bliskiej osoby. Nie wiemy, jak odróżnić smutek od depresji. Nie wiemy też, jak sobie z nim poradzić. I trochę wpadamy w taką matnię, czy to już jest depresja, czy to jest tylko smutek. O, i Kitty Chicks! Jestem ciekawa, czy Kitty Chicks wczoraj, tak jak zapowiedziała na swoim Instastory, czy zdjęła gacie przed mężem, bo wczoraj to zapowiedziałaś, ja bym chciała znać z tego relację.
Dobrze, ale słuchajcie, dzisiaj jest poważny temat, więc nie będzie żartów oprócz tego jednego żartu, na który muszę sobie pozwolić, bo was uwielbiam, a wy uwielbiacie moje poczucie humoru. Słuchajcie, o co to chodzi? O co to chodzi? O, Kitty Chicks napisała, że zdjęła gacie. I a propos Kitty Chicks i zdjęcia jej gaci, to coś wam powiem. Jak to jest, że ludzie wstydzą się takiej choroby jak depresja, a nie wstydzą się pójść do lekarza powiedzieć, że mają grzybice pochwy. Albo grzybice odbytu. Albo grzybice kutasa. I to ich nie wstydzi. No to jest dla mnie zaskakujące, słuchajcie. A że mają depresję, to się wstydzą. No słuchajcie, jak się ze mną zgadzacie, to proszę was o serduszka, bo dzisiaj się cały dzień zastanawiałam, czy w ogóle wam to powiedzieć. To jest wstyd, słuchajcie. Jak mówiło się w Poznaniu, wstyd to jest kraść i z dupy spaść. Kraść, jak cię złapią, z dupy spaść, jak się mężczyzną nie okażesz. Wstydem nie jest depresja. Złapią rzeżączkę, syfilis, grzybice odbytu, nie wstydzą się iść do lekarza. Ale kurwa, mają depresję i się wstydzą iść do lekarza. O co chodzi z tymi ludźmi? Wytłumaczcie mi to. Natomiast z powodu grzybicy, odbytu lub innej części ciała, ludzie nie popełniają samobójstwa. Natomiast depresja jest chorobą, przez którą kilka setek ludzi popełnia rocznie samobójstwo. I to jest choroba, którą należy leczyć i zaakceptować, że to jest choroba. Słuchajcie, zaczęłam z grubej rury, ale tak sobie pomyślałam, że chcę was obudzić i zachęcić do tego, żeby w ten sposób myśleć i przekazywać też innym. Wyobraźcie sobie, że jak dzisiaj sięgnęłam do różnych badań i opinii, weszłam na stronę najróżniejszych fundacji, to bardzo mi było przykro, jak przeczytałam historię ludzi, którzy mieli depresję i z jaką spotkali się krytyką, z jaką spotkali się jakimś takim odsunięciem znajomych, bo nikt nie chce mieć problemu. Bo każdy chce być z kimś, kto jest radosny i trzęsie tyłkiem i cyckami, bo jest bosko, nie? Ale nikt nie chce być z kimś, kto jest smutny i kto ma problem. I wszyscy uciekają. I gdzie jest wtedy ratunek? Ratunek jest w najbliższych. Tylko nasi najbliżsi nie za bardzo też wiedzą, jak nam pomóc. Bo okazuje się, że często jest edukacja na temat, czym jest depresja, jak ją leczyć, bo oczywiście sponsorują to firmy farmaceutyczne. Nie bądźcie tak bardzo ufni. Firmy farmaceutyczne sponsorują te portale. Natomiast i za to płacą. Natomiast nie uczy się partnerów, jak mają żyć z osobą i z partnerem, który ma depresję. Jak mu pomóc? Depresja, to tak jak napisała typowa Agata, to cholernie ciężka choroba. I teraz słuchajcie. Zacznę od tego, że na moich szkoleniach uczę, że nie możecie żyć cały czas na wysokim tempie. Nienawidzę trenerów, którzy mówią i znacie mnie z tego, nienawidzą. Hej, dałeś radę 80%. Jedź, 100, dasz 100. Dałeś 100, dawaj. 150, dasz radę. 150, daj 200. Twój mózg o tym nie wie, że możesz 200. Do kurny chaty. Co to jest? Wy nie jesteście chomikiem w kołowrotku, tylko jesteście człowiekiem. Macie dziewczyny, macie panowie prawo do odpoczynku, do refleksji, do smutku, do wyciszenia się, do dbania o swoją energię i do ładowania się. Coraz więcej dzieci już choruje, pisze Kasia Lepak. Tak, i zaraz wam o tym powiem, że dzieci też chorują. Coraz młodsze. Wyobraźcie sobie, dzisiaj sięgnęłam do badań, że już zaczyna się na depresję leczyć 9-latków w Polsce. To jest przerażające. Jest mądra Fundacja Światełka, która się tym zajmuje. Natomiast słuchajcie, co mówi chory na depresję? Mówi tak. Ja nie jestem chory. Nie, ja nie mam depresji. Co ty? Ja mam taki stan smutku. Taką mam chandrę w Poznaniu się mówi, nie? Albo się mówi rachę mam też. Zaprzecza. Absolutnie zaprzecza. Nie jestem chory. Nie ma
chęci do kontaktu z psychiatrą. Mówi, nie, ja nie pójdę do psychiatry. Co ty, no co ty, ja nie przecież ja jestem, czy ja jestem nienormalny, że ja muszę iść do psychiatry? Zaprzecza, odrzuca. Ma lęk przed opinią innych. Nie powie innym, że ma depresję, bo boi się odrzucenia. Boi się, że zostanie przekreślony. Słuchajcie, rozmawiałam z Renatą Kim, ona rozmawiała ze mną a propos tego, co się wydarzyło w moim życiu i ona powiedziała, że kiedy poszła i powiedziała, że ma depresję w swojej redakcji, nagle okazało się, że ludzie zaczęli przed nią zmykać. Co Maciek Ziarnik napisał? Mamy za dużo bodźców z każdej strony, stąd ta depresja. Oczywiście, że tak. Mamy za dużo bodźców, ale też za dużo od siebie wymagacie. Nie planujecie swojej kariery, żeby iść step by step. Tylko od razu chcecie mieć wysokie stanowisko, wysokie zarobki, żyć na wysokim poziomie. Tak się nie da. W życiu potrzebny jest czas. Pamiętajcie, Oprah Winfrey powiedziała, możesz mieć wszystko, ale nie wszystko naraz. A presja społeczna jest taka na 100%, że musicie wszystko mieć już natychmiast, już jakbyście mieli jutro umrzeć. W ogóle nie planujecie tego, co chcecie zdobyć. Później się tym nie umiecie cieszyć, ale spada się bardziej tragicznie z wysokiego konia. Ludzie biorą kredyty na miliony, później nie mogą ich spłacić, bo tracą pracę. Po co? Po co? Słuchajcie, co jeszcze mówi chory na depresję? Nie chce przyjąć pomocy. Chory na depresję mówi, nie, ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę, nie potrzebuję twojej pomocy. Nieprawda. On właśnie potrzebuje twojej pomocy, tylko my musimy wiedzieć, zaraz wam powiem, jak pomagać. Mówi także, że i ucieka od rozmowy o złym samopoczuciu. Nie chce rozmawiać o złym samopoczuciu. Narzucanie mu leczenia lub presja. Słuchajcie, nie ma nic gorszego niż powiedzieć człowiekowi choremu na depresję. Ale no weź się ogarnij, człowieku. Inni mają większe problemy. Weź się ogarnij, człowieku, zaś ludzie tu chorują i tak dalej. Na niego to nie działa. Nie wolno tak mówić ludziom z depresją. To pogłębia ich stan i poczucie winy. Albo, no weź się do roboty, jesteś na zwolnieniu, siedzisz w domu, to chociaż w domu coś zrób. Słuchajcie, później ta osoba pije z wami kawę i wychodzi za kilka minut już w tym najgłębszym stanie i się wiesza. Albo popełnia samobójstwo. Nie możecie tak robić. To na nich bardzo źle działa. Słuchajcie, w sobotę jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Będzie o tym bardzo dużo. Poczytajcie też trochę o tym. Naprawdę są mądrzy ludzie, lekarze, fundacje, którzy wam w tym pomagają. Ja sobie zebrałam wasze też pytania. Pytacie o takich lekarzy. Czytajcie na forach nie opinie o ogólne, jakieś stworzone, sponsorowane portale, tylko czytajcie na forach pacjentów, którzy uratowani zostali przez danego lekarza. Bo to pokaże wam, czy ten lekarz jest skuteczny, czy nie. Dobrze. Edukacja i świadomość. Tak, Emilka. Depresja to cichy zabójca. Dokładnie tak. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że najwyższy wskaźnik osób popełniających samobójstwo, który już jest na końcu tej depresji, powyżej 45 roku życia, ale najczęściej na swoje życie targają się bardzo młodzi ludzie. Młodzież i dzieci. Znacie te historie z forów, z reportaży, z telewizji, że 9-10-latek, który był nękany w szkole, mobbingowany, bity, nagle matka znajduje go w łazience i ratuje mu życie. Ja problemów nie mam, a właśnie nie umiem się ogarnąć i zamykam się w sobie. Dolores, jeżeli czujesz, że zamykasz się w sobie, to może po prostu potrzebujesz wypocząć. Może że po prostu potrzebujesz usiąść z książką i poczytać. Może wcale to nie jest depresja, może to jest smutek. Zacznij rozpoznawać u siebie syndromy. Słuchajcie, są takie dwa testy, bardzo wam polecam. Sama sobie je zrobiłam. Jeden test nazywa się i są na fundacyjnych, na fundacjach, które pomagają ludziom z depresją. Dwa takie testy. Jeden nazywa się skala depresji Becka, a ten najczęściej stosowany to jest skala depresji Hamiltona. I możecie sami sobie sprawdzić, czy już macie u siebie jakieś syndromy depresji, czy nie.
Natomiast nie ma wstydu, pamiętajcie o tym, nie ma wstydu, żeby pójść do specjalisty i opowiedzieć o swoim stanie, bo ten specjalista, ja nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, on będzie w stanie powiedzieć, czy to jest smutek, czy idziesz w stronę jakiejś depresji, może trzeba najpierw wypocząć, może najpierw trzeba się zastanowić, może praca jest takim momentem, kiedy jesteś zapędzony w depresji. Ja słuchajcie, miałam tak w korporacji, że w niedzielę miałam cały dzień zły humor i byłam poddenerwowana, nawet często niemiła dla swojej rodziny, bo ja już się denerwowałam, że w poniedziałek muszę iść do pracy, a atmosfera była toksyczna. I wiedziałam, że to jest wina moja, bo nie umiem sobie z tym poradzić. Ale jak poszłam do lekarza, to lekarz mi powiedział: Paulina, zmieniaj pracę. To nie jest miejsce dla ciebie. Musisz szukać rozwiązania. I nie ma w tym nic, żadnego wstydu pójść do psychiatry czy do psychologa, bo to są lekarze jak każdy inny. Natomiast słuchajcie, z waszych pytań również wynika jedna rzecz. Widzicie sami, że skala ludzi chorujących na depresję rośnie. Wyobraźcie sobie, że od 2017 roku skala aż wzrosła o 13%. I są coraz młodsi ludzie, którzy chorują na depresję, ale także coraz młodsi, którzy chcą się targnąć na swoje życie. I teraz ten stres, o którym pisze Positive Woman i Gagusia piękna pisze, ojej, za późno się włączyłam. Gagusia, no to sobie obejrzy później na IGTV. Wyobraźcie sobie, że oni wcale w większości nie chcą się zabić. Oni próbują się targnąć na swoje życie. I jak mówią specjaliści, nie chcą umrzeć, ale uwolnić się od cierpienia, ponieważ nie mają siły dzień za dniem żyć z tym cierpieniem. Nie potrafią wstać z łóżka, nie potrafią zrobić sobie herbaty, nie potrafią zrobić cokolwiek. I oni nie są w stanie, uważają, że są problemem dla całej rodziny, dla siebie przede wszystkim, dla całej rodziny, dla otoczenia. Czują się z tą swoją depresją nie tylko źle ze sobą, ale wiedzą, że wam zatruwają swoje życie. I jest im z tym naprawdę źle. I ta próba samobójcza to jest ucieczka od cierpienia. Ale wyobraźcie sobie, że częściej te próby samobójcze mają kobiety i dziewczyny, ale to mężczyźni są bardziej zdecydowani, żeby odebrać sobie życie. I 2 razy częściej, czasami 3 razy częściej w ciągu roku udaje im się to i niestety popełniają samobójstwo. Wydaje się, że mają wszystko. Rodzinę, dzieci, świetną pracę, wybudowany dom, samochody, ale mimo wszystko nie są szczęśliwi. I mężczyznom się to bardziej udaje popełnić samobójstwo niż kobietom, wiecie? Kiedyś usłyszałam, ktoś tak żartował, mówi, a oni tak wcale, on tak wcale nie chce popełnić samobójstwa, bo zostawia opakowanie po lekach obok. Albo dzwoni do kogoś przedtem, bo może ktoś go znajdzie. Tak. I to nie jest powód do żartów. Bo to jest ucieczka. Że jednak może ktoś mnie uratuje. Ale to jest ucieczka od uczuć i emocji, których nie jesteśmy w stanie wyrazić. Ja bym zawsze pytam na szkoleniu, jak widzę, że jest dobra atmosfera, że czy ktoś z was cierpiał na depresję i wiecie co, nikt się nie zgłasza. A ja mówię, a ja 3 razy w życiu. I co? I umiem się cieszyć życiem. Umiem dalej żyć. Pierwsza moja depresja, liceum. Ogromny stres, ogromna presja. Utrzymywałam się sama. Musiałam zdać maturę. Tak jak Ania Sowa pisze, to jest wołanie o pomoc. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, żaden nauczyciel w liceum nawet nie przyszło mu do głowy, że ja mam depresję, mając 18-19 lat. Ale udało mi się wyjść. Później straciłam dzieci, była kolejna depresja i od długiego czasu cały czas próbuję w jakikolwiek sposób rozpoznać u siebie syndromy, czy to samotność, czy depresja. Słuchajcie, przepraszam, że się zaśmieję, ale Monika się przewróciła. Chodź Monia, chodź. Słuchajcie, Monika się, jak powiedziałam, że cały czas próbuje rozpoznać u siebie smutek, czy się ogarnąć. Monika się przewróciła. Przepraszam was na to, ale to było zajebiste. Szkoda, że tego nie widzieliście. Słuchajcie, przepraszam was, że taki przerywnik w trakcie live'a, ale Monika takiego nura strzeliła.
Słuchajcie, dobrze. Wyjebawszy się. Tak, wyjebawszy się, Monika się wyjebała, Katy Pik. Nowe słowo dosłownie. Tak, nowe słowo. Słuchajcie, przepraszam Was, że się z tego śmiała, ale to było super. Natomiast powiem Wam tak, ja również miewam stany smutku. Ja potrafię się super cieszyć drobiazgami, Waszymi wiadomościami i tak dalej, ale miewam stany smutku, bo obserwuję siebie, czy te depresje do mnie nie wracają. Bo wiecie, że depresje mają tę tendencję, że ona się pojawia i co jakiś czas wraca. Więc warto być samoświadomym, że co się ze mną dzieje, obserwować siebie i czy ta depresja nie wraca. Ale wtedy, słuchajcie, o, Bajdelka dla Moni dała dziękuję, serduszko. Dziękuję. O. Słuchajcie, ja wtedy przychodzę i otwarcie mówię do moich synów i do mojego męża. Nie wstydząc się. Słuchajcie, łapię jakiegoś doła. Czy wy widzicie u mnie jakąś zmianę? I odwrotnie, słuchajcie, wy obserwując partnera, rodzica, bo piszecie, że tam wymalowany mój tata, czy moja mama i tak dalej, czy widzicie zmianę zachowań? I musicie to zakomunikować. Słuchajcie, partnerowi trzeba powiedzieć, uwaga, jak pomóc partnerowi? Pierwsza rzecz, rozmawiać, jak mówią lekarze, co was niepokoi w zachowaniu drugiej osoby. Na przykład. Lubił jeździć codziennie na rowerze. Nagle nie wychodzi na rower. Lubił wychodzić ze znajomymi, spotkać się na kawę, coś tam. Unika kontaktu z ludźmi. Czytał świetne książki, fascynował się. Nagle leży, śpi. Uwielbiał spędzać z wami czas przy posiłku. Nagle nie chce w ogóle jeść i tak dalej. Wy musicie, zaczekajcie, właśnie mój partner nic nie widzi, bo nie rozmawiamy. No i Bella. Jak ty mu nie powiesz, to skąd on ma widzieć? No facet jest, no tu, no, różnica mózgu, no błagam cię, no. Ty musisz powiedzieć, ej. Ale Beata pukało ma fajnego męża, bo zauważa. Słuchajcie, no mój to nie zauważył, jak z ciemnej się blondynką zrobiłam, więc wiecie, że różnie bywa, nie? Natomiast ja przychodzę i pytam, ale wy też musicie widzieć te różnice u waszego partnera i ze spokojnym tonem powiedzieć, spokojnym tonem, kochanie, widzę taką zmianę u ciebie, czy coś cię niepokoi, czy coś się dzieje, czy słuchaj, ja, wiesz, ja może nie we wszystkim mogę ci pomóc, ale może potrzeba nam pomocy specjalisty. Monia Busko, no właśnie, jak masz taki etap, to powiedz o takim etapie, że coś się zmieniło w jego zachowaniu. Mój brat unika kontaktu z innymi, pisze Kasia Januszek. Zapytaj, powiedz, rozmawiajcie. Boże, słuchajcie, jesteśmy jedynym na świecie gatunkiem, który potrafi mówić, a tak zanika komunikacja między nami. Bez tego się nie da. Natomiast posłuchajcie, kolejna rzecz. Musicie do takich osób z depresją mówić spokojnie. To, co... O, Emilka mówi, że jej pomagają ćwiczenia. Każdemu coś innego pomoże. Czy mogę tego live'a przesłać znajomym? Wszystko możesz. Dziewucha, przecież ja jestem dla was. Nie wolno mówić do osoby z depresją lub osoby z smutkiem. Ogarnij się! Ty! Rusz dupę! Rusz! Nie, no słuchajcie, to nie o to chodzi. Będzie reagować tylko agresją, albo w ogóle się zapadnie i w ogóle się przestanie komunikować. Spokojnym tonem mówią lekarze. Czy mogę ci w czymś pomóc? Czy chcesz pomocy? Co się dzieje? Co dzieje się u ciebie w pracy? Co się dzieje w twoim życiu prywatnym? Jeżeli wy nie zapytacie, to może nikt nie zapyta. Pomyślcie sobie, że może będziecie tylko tą jedyną, kurna, osobą, która go zapyta, co się dzieje. Właśnie może wy jesteście tym ratunkiem. Macie tą arkę Noego, żeby tą osobę uratować z depresji. Ja jestem w stylu pierdolnięta i obserwuję męża. On często łapie depresję. Iza, witaj w klubie. Domena zarezerwowana. Musicie mówić partnerowi. Mężczyźni szczególnie wstydzą się smutku i słabości, bo jakoś głupie matki ich wychowały, że nie mogą słabości pokazywać. Tak jakby facet był po prostu, nie wiem, tylko z kamienia.
najpierw matki uczą, że nie może pokazywać słabości, a później on nie umie powiedzieć kobiecie, że ją kocha lub że go rozczula. Toksyczne matki, kretynki, wychowują potworów. Oni mają być również słabi, jeśli chcą zostać w domu z dzieckiem, bo to im jest potrzebne, żeby poczuć się szczęśliwym, to ma to przyjść i powiedzieć. A nie, że w ten sposób będzie myślał, że jak powie to w ten sposób, to będzie odebrany jako Boże, jaki mięczak, pantoflarz. Z jednej strony piłujemy im pazurki, a z drugiej oczekujemy, żeby nas wzięli swoją obłysioną klatą. No, słuchajcie, no nie możemy mieć takiego dysonansu. To nie o to chodzi. Facet ma też prawo do samotności i do smutku. Nie może być tak, że on wchodzi do domu, a wy od wejścia... Ziemniaki kupiłeś? Ludzie, dajcie mu wziąć prysznic i odpocząć. I w drugą stronę. Ja jak wchodzę do domu i się trzech testosteronowców na mnie rzuca, bo każdy chce żreć przede wszystkim, bo rozumiesz, najpierw trzeba porządzić chłopców i tak gdzieś, a później trzodę chlebną, to ja najpierw mówię, sorry, nie ma mnie. Najpierw muszę wziąć prysznic i zebrać myśli. Bo sama dałabym się zapędzić. Stawiajcie granice. Dobrze, teraz kolejna rzecz. Trzeba, jeżeli widzicie, że bez pretensji zakomunikowaliście, mówicie o tych zmianach, to trzeba koniecznie zmotywować ich do pójścia do specjalisty. Nikt nie chce iść do specjalisty, kto ma depresję. Jak zmotywować? Zaczekajcie, Gagusia piękna pisze, pracuje z kobietami 21 lat, wiele kobiet ma objawy depresji, ale boją się do tego przyznać, są niedocenione, niezauważone, nie czują się kobietami w swoim związku. No to, Gagusia, żyć po swojemu i nikomu o tym nie mówić. Tego kwiatu jest pół światu. Jak się mąż nie sprawdza, to trzeba sobie kochanka znaleźć. A co? A i młodszy może być. A jak? Starszy też może być. Tylko się nikomu nie chwalcie. Nie wolno rozbijać takiej energii. A baba to od razu pójdzie. Nie. A wiesz, on mnie tak, a brał mnie z tej strony, a z tej. 20 lat tak nie robiłam. Po co to opowiadacie? Miejcie coś dla siebie. Już. To jest dobra rada. Boże, ci mężowie właśnie przyjdą i mnie zabiją. No. Ale słuchajcie, lepsza rada taka niż żadna, nie? Dobra. I słuchajcie, a propos tej depresji, bo tam piszecie, że mąż narzeka, Sabinka, cześć. I tak dalej. Dorota Zagórska mi uwielbia, ja cię też, Dorota. Słuchajcie, jak zmotywować kogoś, czy to jest wasza mama, tata, brat, partner? O, widzisz, a właśnie. Czy jak zmotywować, żeby poszedł do psychiatry, czy poszedł do specjalisty? To jest bardzo trudne, ale warto pokazywać na konkretnych przykładach. Na przykład, to zobacz, tam pan Zenek miał depresję, poszedł, jest uratowany. Tu pani Bożenka, tu pan Janusz, tu pani Pipszycka, tu pani Piździńska, tu pani Dupińska i tak dalej. I pokazać dobre przykłady. Dobre przykłady. Na niektórych też dzisiaj na przykład kliknęłam się w grafikę w Google'ach, kto zmagał się z depresją. Słuchajcie, właściwie w tym kraju nie ma osoby, które się nie zmagały z depresją. Wszystkie znane osoby się zmagały z depresją. Wszystkie. Wszystkie. Wy tam piszecie Robin Williams, Jaś Fasola, czyli Mr. Bean, tak, Rowan Atkinson. Ale to są osoby, które są od was dalekie. Wy je widzicie na ekranach jako komediantów, świetnych aktorów. Ale macie też osoby, które znacie z codziennego życia i one też walczą z depresją. I mało tego, te znane osoby się do tego przyznają. Kaśka Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Krzysztof Cugowski. No słuchajcie, ile tych osób miało depresję? Mnóstwo. Ale im się udało z niej wyjść. I udało im się dlatego, że poszli do specjalisty. Bo gdyby nie poszli do specjalisty, to gówno by im się udało. Bo wiecie, co robi specjalista? Ten cudowny lekarz, oczywiście trzeba znaleźć takiego, z którym łączy nas wibracja.
że nie jest tak, że od razu idziecie i ten pierwszy jest najlepszy. Czasami trzeba iść 3-4 razy. Iwona pisze, mój mąż był na terapii i stwierdził, co Iwonko stwierdził? Daj odpowiedź. Słuchajcie, i musicie poczuć tą chemię, bo ta osoba nie jest z wami związana emocjonalnie. Ona nie ma z wami relacji. Ona jest was w stanie ocenić z zewnątrz. Ale przede wszystkim, jeżeli daleki, to oczywiście będzie leczyła tak jak każdy cholera lek, bo te firmy farmaceutyczne nas zażygują tymi lekami. Właściwie to powiem wam szczerze, na wszystko najlepiej wziąć lek. To jest nieprawda. To jeśli dawam lek na depresję, to jest tylko leczenie objawowe, a nie przyczynowe. Trzeba wyleczyć przyczynę. I tylko specjalista znajdzie tę przyczynę. Co takiego się w waszym życiu dzieje, że ta depresja się pojawiła? Czy to jest stres, którego już nie dźwigacie? Czy to jest wypalenie zawodowe? Czy to jest rozczarowanie partnerem? Czy to jest właśnie smutek? Czy to jest samotność? Czy to jest brak dzieci? Czy to jest brak bodźca? Nie wiem. To oceni specjalista. Ja na przykład wiem, że u mnie depresję wywołuje poczucie krzywdy. Że ktoś mnie skrzywdził, że ja komuś pomogłam, dałam serce, duszę, oddałam wszystko, co miałam, ostatnie gadki zdjęłam i pomogłam, a ktoś po prostu wobec mnie oszukał, jest nielojalny, okradł mnie. To wywołuje u mnie depresję. Moja pani psychiatra i moja pani terapeutka uczyły mnie, że mam mieć przestać oczekiwania wobec ludzi. Jak przestanę oczekiwać, przestanę siebie ranić, bo te rany wywołują depresję. I tak jak znacie z mojego Instagrama, prawda jest taka, że nie czas leczy rany, tylko czas przyzwyczaja nas do bólu. A jak ten ból jest długo, permanentnie i ciągle cierpimy, nawet przyklejając tą maskę, to ten ból nas zabija i pojawia się depresja. I ją trzeba leczyć, bo pojawia się poczucie zaniżonej wartości, pojawia się poczucie rozczarowania i pamiętajcie, że osoby w depresji, to jest też mega ważne, co mi się udało dla was tutaj, zobaczcie, wyczytać, używają kwantyfikatorów. Nie mówią, ty mnie rozczarowałeś, ja jestem do niczego, tylko używają kwantyfikatorów pod tytułem nikomu się nie podobam, niczego nie chcę, nikt mnie nie lubi, niczego nie potrafię, nic nie osiągnęłam. Kwantyfikatory, duże sformułowania. Wyobraźcie sobie, Julenku, przyjdziesz do mnie na chwilkę? Chodź do mnie na moment. Słuchajcie, poproszę teraz Julka, mam nadzieję, że się zgodzi, który ma 12 lat. Chodź, Julek, tutaj do mnie na chwileczkę. Chodź, Julek. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, Julek ma 12 lat, chodzi do 7 klasy i mówi też o tym, że wiele dzieci u niego w szkole cierpi na depresję. Ja z Julkiem rozmawiam o depresji, nie? I wiemy, że jak ona wygląda i co można, prawda? Jak tak. Źle się może skończyć. Niestety. No dobrze, no to powiedz państwu papa. Papa. Słuchajcie, dzieci mają depresję i my jej nie zauważamy. Biegamy ciągle, biegniemy i jest taki genialnie zrobiony spot, który udostępniłam na moim Facebooku i obiecuję wam, że wrzucimy go na Instagrama, link do niego, który jest właśnie zrobiony z okazji Ogólnopolskiego Dnia Depresji na sobotę. Zrobił go, Boże, chyba nazywa się ten reżyser Dobik, pomóżcie mi dziewczyny, tak? Szukać, Grzegorz Dobik, jak mi się wydaje. Poszukajcie, czy ja nie zmieniłam nazwiska. I ja go udostępnię, pokażcie swoim dzieciom, ale zobaczcie też sami, jak tam jest pokazane, jak rodzice nie widzą tych syndromów depresji. Dziecko mówi, a jestem zmęczona, a mama odpowiada, jakie ty jesteś zmęczona, co ty możesz wiedzieć za zmęczenie? Mamo, mam problemy. Co ty możesz wiedzieć, jakie to są problemy? Ja to mam, synku, dopiero problemy.
musimy być bardzo otwarci na to, co dzieje się z naszym dzieckiem. Jak nie rozpoznamy w dobrym momencie, to kto ma to rozpoznać? Sąsiad u naszego dziecka? Nauczyciel, który ma 35 uczniów w klasie? Jego kolega? Nie, tylko rodzic. Dobrze, i słuchajcie, pokazywanie, zmotywowanie kogoś, kto ma depresję, żeby poszedł do specjalisty przez pokazywanie pozytywnych przykładów. Otwórzcie fora, znajdźcie historie wyleczenia, które są, które ludzie piszą, naprawdę ludzie piszą. Szukajcie tego. Mało tego, pokażcie listę lekarzy z dobrymi opiniami. Może ta osoba w depresji wybierze sobie kogoś. Może tak będzie. Słuchajcie, i ostateczność, o której mówią lekarze, to jest to, żeby pójść z tą osobą razem do specjalisty. Musimy być uważni na nasze dzieci, uważni na naszych partnerów i uważni na naszych rodziców. Słuchajcie, ja jestem w pokoleniu sandwiczowym. Dokładnie tak. Czyli ja już mam niby dorastające dzieci, ale nadal muszę się nimi opiekować i je wspierać i prowadzić, a już mam starzejącą się mamę, ojca, który umarł, teściów, którzy są i oni z góry nas dopychają, i jedni i drudzy, bo musimy się nimi opiekować. Ja czasami myślę, że ja pierdolę, no ale daję radę. Dzieci wszystko nam powiedzą, trzeba tylko słuchać. Tak, ale też budujmy zaufanie. Słuchajcie, wiecie, jak rozmawiam z kolegami Julka, tymi 12-letnimi, ale też z tymi Franka kolegami, którzy przychodzą 20-paroletnimi, najgorsze to, co ich spotkało w życiu, to utrata zaufania do rodzica. Że na przykład powiedzieli coś w tajemnicy, a rodzic wypaplał. Albo mamusia się musiała pochwalić kolegom. A tatuś pierdolnął przy gościach przy stole. To jest najgorsze, co można dziecku zrobić. Że dziecko przychodzi do nas ze szczerością, z tajemnicą, a my łamiemy tę tajemnicę. I tak samo jest z partnerem. Jeżeli partner nam zaufa i opowie jakieś historie, to błagam was, dziewuchy, nie opowiadajcie w kawiarni albo swoim przyjaciółku. No kurde, no miejcie jakieś tajemnice z tym partnerem. On wam zaufał w jakiś sposób. No dobra, co? Daniel co? Rusin jest autorem. O, sorry! Daniel Rusin jest reżyserem tego spotu, który wam udostępnię. Co? Reżyser życia na YouTubie. Tak się nazywa. A film Niewidzialna nastoletnia depresja. Niewidzialna nastoletnia depresja. Musicie to zobaczyć. Ja to oczywiście udostępnię. Genialny spot. Reżyser życia, powiem ci szczerze, do końca twojego życia jesteś reżyserem życia, mogę być na kolanach do końca przed tobą. W jakiej chcesz formie? Pocałuję cię, gdzie chcesz. Zrobiłeś taki spot, że po prostu wszyscy się powinni obudzić. Taki spot walnąłeś, że powinni go obejrzeć nastolatkowie, rodzice i dziadkowie. I pierdolnięte sąsiadki. Kończymy, słuchajcie. Co ja mam jeszcze dla was? Boże, 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 coś jeszcze, tak? Miałam coś jeszcze powiedzieć. Boże, słuchajcie, już dziewczyny mnie tu gonią. Ta. Skala depresji Becka, skala depresji Hamiltona, najczęściej depresja, smutek, reakcja na stres. Dobrze. Dzieci mają depresję, dorośli i starcy. Starcy? Dlaczego? Bo czują się niepotrzebni. Ale moja matka jest niezła, słuchajcie. Bo moja matka mówi, ja mam depresję, nie? Ja mówię, mamo, ale pójdziemy do lekarza, damy jakieś tam i środki. A moja mama mówi, no. Niekoniecznie. Ja mówię, a dlaczego? A, wiesz, bo ja się dziabnąć lubię. Przy lekach antydepresyjnych nie możemy pić alkoholu. Ja mówię, matka, no to albo depresja, albo dziabka. A ona mówi, no ale z rzeczy na P to zostały mi tylko papierosy, no i dziabka. No dobrze, słuchajcie. Depresja nie jest wstydliwą chorobą. A ja was całuję, uwielbiam, miłuję. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. Dziękuję wam za mnóstwo pytań. Piszcie do mnie. Dzisiaj był smutny i trudny temat. I wierzcie mi, że właściwie dzisiaj cały dzień o tym myślałam, jak o tym z wami porozmawiać.
A ty, Peter, nie mów tak, że lekarze dają antydepresanty. No, dają antydepresanty, bo muszą wyleczyć objawy, żeby później, żeby ktoś był gotowy na psychologa. To nie jest tak. U kogo ty byłeś? Napisz do mnie. Słuchajcie, dziewczyny, dobranoc. Kocham was, panowie, uwielbiam was. Kochajcie swoje kobiety, kobiety, kochajcie swoich mężczyzn. Nie zdradzajcie tajemnic dzieci. Miejcie otwarte oczy na wasze dzieci, bo one, ten kapitał, który zgromadzą w dzieciństwie, będą później oddawać innym ludziom w dorosłym życiu. Kocham, całuję, uwielbiam, miłuję.